Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Czeskom, 10 minut na partię Przeciwnik zagrał E4 No i coś tutaj, zagrajmy innego niż zwykle, a może... Obronę Karokan. W zasadzie kiedyś trochę grałem tę obronę, ale teraz jej nie praktykuję. Aczkolwiek jest to ciekawy debiut, muszę przyznać. No już wolę obronę Karokan o wiele bardziej niż na przykład obronę francuską. Mam tutaj zawodnika, z jakiego to kraju jest? Republika Południowej Afryki, proszę bardzo. 252 na czeskomie na 10 minut. No dobrze, w szachach szybkich. D4, no to d5 trzeba grać. Teraz kwestia czy wybije, jaki wariant wybierze. Dobra. Mamy ruch e5. No i tradycyjnie trzeba tutaj zagrać goniec f5. To jest pewne. Skoczek d2. No to teraz widzimy, że ten skoczek będzie zmierzał na pole b3 i będzie chciał mi pilnować pole c5. Przyznam się, że nie znam tutaj teorii za dobrze w tym momencie. Więc nie wiem jak reagować. No ale na pewno taki ruch e6 Grać trzeba z rozwojem gońca skoczek B3. No właśnie, mogę też tak zagrać po wybiciu. Mogę nawet wybić gońcem. Skoczek bije. Hetman A5 i wezmę tego skoczka. Tylko że oddam parę gońców. Nie chcę tego za bardzo robić. Tu A5, dostanę od razu A4. E, więc teraz może jakoś inaczej spróbować to rozegrać. Skoczek D7 wydaje się sensowne, aby próbować zagrać. Chyba cepić, tak mi się wydaje, że to może być ok. E, na takie ruchy trzeba pewnie będzie uważać. E, no dobra. Jest posunięcie zagrane, skoczek na F3. No i teraz, e, czy zagrać skoczkiem, no ale wtedy sobie zablokuje tutaj drogę. Hmm. Może, e, może od razu C5, C5 gramy, chyba C5 od razu, nie ma co się tutaj czaić. Po takim ruchu, e, o, jest od razu wybicie. Czy to jestem zaskoczony? Aczkolwiek może czegoś nie znam. No po prostu wybiję. Tu chyba się nic nie dzieje. Ajajajajajajajaj, na końcu będzie goniec B5. Ale mamy nasze króle F8. Króle F8, jesteśmy w domu. Tu się wszystko trzyma. Dobra, Król F8 i jesteśmy w domu, moi drodzy. E, tu jest dobrze. No, wyprowadzamy sobie skoczkę na 7. Znaczy, nie, nie wiem, czy jest dobrze, ale Król F8 musi być dobrze. E, na pewno jakiś tam plan H5, może H4 zastosuje. ewentualnie haszyć. Generalnie, jaką królę na F8, no to myślę, że H5 trzeba grać. Trzeba grać H5, żeby nie dopuścić do G4. A zawsze to jest taka trochę inna pozycja. Zobaczcie, już się przeciwnik, przeciwnik boi. Ucieka gońcem na D3. No dobra. Tu skoczek asekuruje gońca. Wydaje mi się, że pozycja jest spoko bardzo. Hetman B6, tutaj na, na przekątnej, podziałamy mocno. Na F2 uderzamy, uderzamy tutaj na B2. Ewentualnie, jak będzie zagranie C3, żeby mnie przestraszyć, to właśnie gramy A5. To chciałem powiedzieć. Przeciwnik mnie tutaj wyprzedził w moich myślach. Dobra, myślę, że. Teraz tak, no nie mogę zagrać g6 z tego względu, że zawsze mi tu goniec po czarnych polach ostro pogra, więc muszę na to uważać. Ja mogę w zasadzie zbić tego gońca sam. Tylko, że nie mam takiej potrzeby w tym momencie. Mogę sobie spróbować. No właśnie, brakuje tu wieży jakiejś, żeby tam uderzyć, może w centrum tym pionem. Hmm, jak kruszę tą wieżą to czy tutaj mi te skrzydło wystarczy bez tej wieży, tak się zastanawiam dobra, to jest takie moje myślenie, tutaj takie bardzo skrótowe pytanie, co może zrobić biały wydaje mi się, że mam pozycję obiecującą jak to zwykle bywa król F8 i jest dobrze król F8 i jest dobrze, a może taki tytuł filmu nadam tej partii o ile wynik będzie pozytywny tutaj na moją korzyść no zobaczymy na razie czuję, że jest w porządku. Ruch a4, co ten ruch daje? Nie wiem. Pytanie, co ja mogę zrobić, ale takie kąśliwe posunięcie, takie może goniec e4 z próbą wybicia tego skoczka, gdzieś tam odpędzimy. E3, chociaż tu jak mi się otworzy linia, to też będzie, nie, będzie nieciekawie, ale chyba zagramy sobie wieżą i tą wieżą sobie zagramy na pole d8. Niech ta wieża tutaj spróbuje coś podziałać i yy, jakiś taki ruch d4 będziemy przygotowywać. Generalnie yy, muszę uważać, aha, teraz goniec na g5 może zagrać yy, i tu mi związać skoczka. To może być nieprzyjemna rzecz, yy, tylko pamiętajmy, że tu wisi pionek jeszcze na b2, yy, więc pytanie, aha, wieża d7 i będę bronił. On mi zbije z szachem, potem zbije tutaj. Dobra, yy, gość ma inne plany, to, to są dobre posunięcia. Ale teraz mam przygotowane chyba zagranie Goniec E4, Hetman E2. No zobaczymy. Zaraz, zaraz, goniec E4 bicie, bicie, Hetman E2, o, w tej kolejności. I czy to dla mnie jest dobre? Szczerze mówiąc, nie wiem. Skoczek F5 wybicie. No, będzie zamieszanie, dobra, będzie zamieszanie. Grajmy gonie C4. Yy, wiadomo, że F3 nie może, może odejdzie królem, zagra F3, bo ten skoczek na bandzie, on jak tam będzie sobie wiecznie stał, to dla mnie będzie git. Mówiąc wprost, będzie git. No dobra, yy, gonie C4, niech sobie pomyśli. Yy, brakuje wieży, wieża nie gra w tym momencie jego wieże w zasadzie też nie grają chociaż mają większe perspektywy no tak dobrze mi tutaj wymusił to bicie muszę przyznać muszę to wybić muszę to wybić nie mam wyjścia i zagram chyba sobie d4 wieża d1 skoczek tutaj dobra gramy gramy ale c4 może być też możliwe zablokowałem gońca w sumie a i może skoczkiem trzeba było szybciej zagrać ale teraz pojawiła się opcja tutaj tak, pojawiła się opcja na B4. Dobra, czy, teraz pytanie, czy król nie będzie zagrożony bardzo mocno. Skoczek B4, wydaje się słuszne. I D3 i będziemy tam tutaj klienta testować. Tutaj te, teraz tak patrzę, bardzo mi się ruch H6 by przydał. Ale taki ruch, gramy. Goniec zaczyna żyć, skoczek zaczyna dobrze działać, okej. Okay. Mm, tylko pytanie, właśnie jak to dalej wykorzystać? Czy mamy tutaj opcję, czy taki ruch wchodzi w grę? Hmm. Ciężko mi stwierdzić, powiem szczerze. Też w zasadzie nie muszę grać tam skoczkiem. Jak on mi wybije, to też będzie dobrze. Wiecie co? Zagram H4 przewrotnie, żeby tam próbować wieżę uaktywnić. W razie czego, jak jakiś skoczek mi tutaj, jakiś ten skoczek gdzieś mi tam y, zacznie uciekać, to będę miał opcję. Tak, tak i tam na F2 może będę próbował coś robić. Zawsze podważę tutaj. Dobra, wybił. Pionkiem nie. Gońcem chyba też nie. Hetmanem. Myślę, że hetmanem tak, żeby przy okazji tutaj męczyć. Może jakaś wymiana hetmanów dobra czarne pola są moje. Teraz tak wrócimy hetmanem na b6 żeby tu trzymać tą baterię na polu f2. jaj. Wieża chce mi zagrać tutaj na d2, więc chyba gońcem muszę zagrać. Tak, tak muszę zagrać, odpuszczam pole f2, które i tak jest bronione, ale przynajmniej tutaj goniec paraliżuje te dwie wieże i to może być dobre. To w tej sytuacji może być dobre i teraz kwestia, co tutaj można będzie kombinować dalej. Kombinuję sobie wieżą, tylko na odejście skoczka muszę bacznie patrzeć. Dobra, zagrał skoczkiem, a to ja centralizuję Hetmana, będę chciał wziąć piona. On zagra wieżą, ja zagram tutaj, a Hetman przecież mi tutaj już broni. Hmm, ale centralizacja Hetmana chyba jest potrzebna. Spróbujmy. On zawsze może wrócić, to ja wtedy sobie jakiś Hetman F4 pokombinuję. Dobra, ale mogę też wieża H6 zagrać i tu próbować. Yy, on jeszcze ma wieżę na E4. Coś takiego tutaj istnieje, ale goniec C5 mnie kusi. Nie, goniec tu musi stać. Wymiana nie wchodzi w grę. Dobra, wieża H6, aby tutaj troszkę Oddechu ten król może złapał i wieża, przede wszystkim wieża na G6. Coś tam będziemy próbować robić. Zawsze w trybie obronnym tutaj może ta wieża sobie stać. Dobra, wieża E3. No i tak chyba naturalnie królem na G8 sobie zagramy. Tak po prostu. I wyczekamy tutaj gościa. Teraz mogę spróbować G6 i wieża hapić. O! Nie, teraz nie, no bo przecież Hetmana stracę, więc na to muszę uważać. Odejść Hetmanem muszę chyba w tę stronę, bronić Pionka. Nie będzie wyjścia tutaj. Nie będzie wyjścia. No, żebym ja nie przekombinował. Bo jak zagram tutaj i wieża mi wejdzie. To ja nic dobrego nie zrobię. Więc Hetman D7. Niestety muszę Hetman D7 zagrać. Ale teraz będę miał tutaj opcję. Już nie będę miał takiej opcji. Przeciwnik nieźle, tu mnie zaczyna testować. I tu mi poleci pionek. Ale yy, ten pionek poleci. Nie poleci, bo tak mogę zagrać. Tak mogę zagrać. Tu mi planuje jeszcze. Hmm spryciula, spryciula lecimy hetmanem na E7 tu bronimy, tu bronimy zaraz taki ruch, taki ruch mnie interesuje żebym ja coś w końcu mógł podważyć i naciskać yy, ogólnie w po z pozycji jestem zadowolony yy, generalnie jestem zadowolony ale widzimy przeciwnik już może zagrać tak i wymusić mu związanie, to będzie dobry plan jak zbiję skoczek będę miał trochę czasu, żeby to zostawić pionek niech sobie tam Zostanie poświęcony. Generalnie tak, niech sobie będzie poświęcony, dopóki Hetman stoi na D1. Skoczek wybije, to ja wtedy Hetmanem. Och, chciałbym tak, Hetmanem zagram na G5, wieża G6 i będę groził matem. Dlaczego by nie? Hetman G5, proszę bardzo. Król zawsze ma tutaj na H7 ucieczkę, w razie czego dobrze, że już na F8 nie stoi. I wieża G6. Mam taki prosty plan ataku matowego g 5. No, chodzi o to, że przeciwnik tu ma te związanie takie bardzo nieprzyjemne, i to na pewno nie jest dla niego wygodne. To jest pewne. Goniec jest dobrą figurą w tym momencie. On tu zawsze ma fajne opcje. Dobra, to było do przewidzenia, że to coś takiego może nastąpić, ale zwierza G6. Jest wieża G6. Jak zagra mi F3, to ma tutaj kopnięcie gońcem na C5, więc to będzie dobra opcja. Mój drogi przeciwniku, jak masz się bronić? G3 jakieś tutaj u ciebie widzę, Po G3 wybije. No, pionkiem nie wybije, więc jeszcze raz G3, wybicie, wybicie wierzą. No dobra, ale zepsujesz sobie tu piona, trochę strukturę. Zagram taki chytry: Hetman gf 5 Tam będę miał czasem opcję na B1 jak skoczek, stąd ucieknie. Chociaż tu Hetman broni wierzy, ale broni też wierzę. No, ale król będzie odsłonięty z moim gońcem. No właśnie, poszło. Poszło takie zagranie. Ja muszę chyba to wybić. Nie ma innej opcji. Muszę to wybić. Wieża wybije, to jest pewne. Zaraz, 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 panie zielonka. Czy ja nie mam wybicie na D2 teraz? Bije na D2. Jeśli wieża bije, to ja biję. Figura więcej. Jeśli bije na D2, on mi bije hetmana. Ja biję hetmana. Figura więcej. Dzień dobry. Dobrze to chyba przeliczyłem. Tak, dokładnie tak. Przeciwnik? Zgadzam się na remis? Nie. Zwycięstwo, jest zwycięstwo. Poddało, figura więcej. Zróbmy sobie analizę tej partii, tak dosyć yy, powierzchownie, bo mnie bardzo interesowało, jak tutaj grać tę obronę Karokana. Dobra, na razie tu jest dobrze. Tu już teoria mi się kończy powoli, ale trzeba grać, grać logicznie. Tak, skoczek d7, czyli poszło ok, skoczek f3. C5 No, C5 chyba niedobre posunięcie. Chociaż silnik jeszcze myśli, 0,20 to dobre posunięcie jest. Tak. Aha, teraz pokazuje, żeby być gońcem w ogóle. Co jest ciekawe również. O, widzicie, nawet A6 pokazuje, ale ja zbiłem skoczkiem, to był błąd pewnie. No, plus jeden jakieś takie pokazuje. Eee, nawet nie pokazuje, żeby bić. A on zbił. Co się teraz pewnie okaże dla mnie dobry. No mówiłem, że król F8 jest genialny. To jest taki plus 020, czyli to nie ma znaczenia w debiucie białymi. O, nawet już zeruje. Król F8, jesteśmy w domu, moi drodzy. O, już nie będę przesadzał z tym, z tym posunięciem, ale mamy remisową pozycję. Wygodna pozycja chyba dla czarnych. Tak jak na to patrzę, H3, H5, jest wszystko w porządku. Tak, tu się zgadza. Hetman B6, C3. Czy on coś tu fajnego znalazł? Mówi, żeby bić i grać skoczkiem. Tak trzeba było zrobić. Jednak ten skoczek na F5. Tutaj trzeba było wybić i stanąć skoczkiem na F5. On by stał tu dobrze. Dokładnie. Przy białych pionkach, goniec, nawet B4 chyba nie jest groźny. Po prostu odchodzę. Ale wiecie, jak to jest. Jak się myśli i jak, jak się gra. Różnie to czasem bywa. Sprzeczności są A5, A4 bierze D8, dobra, skoczek i teraz bicie. Nie, go nie C4 zegrałem tutaj poszło, bicie, bicie D4. No właśnie, zaczyna się powoli jazda. O, ten ruch był słaby, jak widać. Silnik to ocenia, skoczek C6, no tak, słabe pola, to jest wykorzystane, to będzie wykorzystane. No i D3 chyba. Bez namysłu nawet. No pewnie, że tak. Goniec D2. Skoczek C2 nie chciałem grać i nie pokazuje komp. Dobrze, dobrze. Jednak nie, nie jest tak ze mną źle. H4. Bicie. Hetmanem, gońcem każe bić? Aha, bo jak zbiję gońcem, to jest ta sama historia, co było w partii. Tylko straciłem tutaj, powiedzmy, ruch, więc wracam. Tak i koniec B4. Zgoda. Mam nadzieję, drodzy widzowie, że nadążacie za moim tutaj klekotaniem. Ale tu się zgadza. Wszystko, tak. Dobra, G6 pokazuje, żeby tak zagrać. No właśnie, a ja zagrałem Hetmanem. Centralizacja. Troszkę jeszcze musiałem tu, tak, ten ruch widocznie był nie najlepszy, dlatego że Hetmanemska. Ale to są takie szczegóły, ja tego nie rozumiem. Bierze H6 do przodu. Aleluja. Jedziemy. Król G8, dobrze, spokojnie, skoczek F3. Dobra, pokazuje remisową, bo skoczek E1 pokazuje remisową pozycję. Nie wierzę w to. Tu na pewno się gra przyjemnie. Ja sobie zdaję sprawę, że trzeba grać dokładnie, żeby takie pozycje wygrywać. Dokładnie z jednej i z drugiej strony, jak widać. Wieża Hetman, wieża i D2. No, cieszę się, że taki ruch y, widzę. Zauważyłem, no i to bicie jest decydującym błędem. Dokładnie tak. Hetman G5, równorzędne zwierzę G6, Hetman E2, wieża G6. Tak, pokazuje F4, jeszcze oddanie piona, żeby Hetmanem tu bronić, ale to jest zachłanność, wiadomo. To się łatwo mówi, ciężej się bronić. Bicie, bicie i. Wieża D2. Tak jest. Czysta partia, czysta partia. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.